Jest teraz chyba wiesz, drugi odcinek, no. Albo trzeci już. Albo kolejny, bo ja już ich nie zliczam, Maćku, wiesz? No. Bo one są niepoliczalne. U nas zawsze się, zawsze jest tak, że się coś zrobi, a potem się myśli, nie? Tak. No. A pani w szkole nam wprowadziła kiedyś patyczki do liczenia. Tak? Wiesz, jak się liczyło? Wszyscy się gubili. Powiem ci, wariatka. No, nie mów tak o nauczycielu. Przepraszam, ale wariatka to jest też czasami bardzo, bardzo dobre. Bo jak ktoś powiedział, ale z ciebie wariat. To się cieszyłeś. Ja się cieszyłem. I cieszyła się moja mama, i cieszył tak się mój tato, i nawet moja siostra starsza. Chociaż jej nie mam. Ten utworek, tak? To nie się. Tak, ja bym tu tym. O, tak, 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 tak. Zobacz, bo już wychodzą. Wychodzą. Matko, całą grupę idą. I bym nogę dołożył. O. Mamy to, pani dyrektor. Mamy to. Tak? No proszę. Proszę posłuchać. To są przedstawiciele wystawiennictwa. Siura papira, siatara koko, siedere kek, siura tatira, jej, 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 pim, pim, pam, 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 pam. I co, i jak? Fajne, co? Nie, 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 to nie. Ona się czegoś boi, wiesz? Chyba się siebie boi. Aha. Nie, to nie powinno tak być. To może Johnny Whittaker? Zostaje Johnny Whittaker. Ale to tylko tą pierwszą stronę z tej drugiej Panie płyty, Macieju, dobrze? Ja tu mam mikrofon, pan musi zaśpiewać niestety w takim razie. Już światła chyba są gotowe. Ze strony B ten. Tak. I got you over my skin. I got you. Dykcji więcej. Over my skin. I got you over my skin. I need ya, follow the pain. Wiesz, że jeżeli chodzi o puszczenie muzyki, to dzisiaj trudno by ci było dorównać? Wiesz o tym, nie? Znaczy wiesz, sprzęt jest dobry, także wiesz. Ale słuchaj, a jakbyś chciała spędzić określone wakacje, to co? Gdzie się wybierzesz? No, ja jadę z moją dużo młodszą siorą na obóz najpierw. O, super. No a potem z rodzicami będę się na pewno byczyła w Zawierciu. O kurczę, uwielbiam Zawiercie. Szalone miasto. O, nieźle prowadzisz. Nie ma sprawy. Co, chciałabyś trochę poszaleć, powiedz? A no jasne. Dawaj. Come on down, best show me now. Tiki 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 to. Red my love my. Come on, no, but I'm a tiki 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 to. I got the like my mama, 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 mama. Let me do a do a do a do a da, papa. Słyszałam, że ty i twój brat macie tę strasznie małą matkę. No, trochę mała jest. Ja mam taką średnią i ona ma ten palec u stopy, ten drugi. To ma taki trochę większy, a do tego dłuższy od tego pierwszego, no i to ją tak zmusza do szeregu szwindli w obuwniczym. A. No ale... A ja tak nie mam. Cieszę się, że masz zdrowe stopy. Mógłbym teraz ja trochę poszaleć? No jasne. O kurczę, ale mi teraz zrobiłaś niespodziankę. Zobacz, jaki mam ten, zobacz. Rodzaj kroku, patrz, patrz, patrz teraz. Patrz, patrz. Patrz, włosy, włosy, włosy. Wiesz, że już połowa grona już nieźle tobie mówi, wiesz? No, no i... niezły szmat ludzi. Może przejdziemy na ty, co? A, jasne. Chętnie. Ja jestem Jędrzej. Dyrektor Popławska. A. A nie będziesz miał nic przeciwko, jeżeli się posilę? Nie no, pani dyrektor. Posiłki są teraz szalenie na czasie. O, to uwielbiam. Jeszcze raz, co? O, świetnie. A weźmiesz papier? Jasne. Co za problem wziąć papier?
Ła, ale mi się dzisiaj super wzięło papier. A nie przeczytasz? W zasadzie mógłbym zerknąć. No to... Na co jeszcze czekasz, kowboju? O, wpadłem w jakieś takie... Walła się. Tarapaty? Po prostu się pani walła tam. Koledzy? Kadra i grono! Koniec dyskoteki! Panowie, to jest jakiś ten... ogłoszenie. Co? Teraz... czy ja dobrze widzę? Zobacz, sprzedam... sprzedam kredens. Używany, ale w stanie zadowalającym wszystkich domowników. Podobno... Po osobach niepalących. Z Monachium. Ciekawe. Dlaczego sprzedaję? Cóż, czasy są niepewne. No tak. No cóż. Co jest? Nie wiem. Też nie wiem. Au! Macie! Co dostałem? Czekaj! Tamuj! Uciskaj tu! Uciskaj! Dostałem. Uciskaj! Ja cię dostałem! Ogłoszenie weź! Uciskaj! Czekaj! Pesa, nie ryzykuj! Uważaj! Mój kręgosłup! Ała, kręgosłup! Wyciągnij mnie z tego pożaru! Jestem Czekaj, nie histeryzuj! Spokojnie! Przyniosę ci bandaże! Przyniosę bandaże! Spokojnie! Oddychaj! Uważaj! Jak już tam jesteś! Co? Proszę cię! Zrobi coś do jedzenia! Do jedzenia! Ale co? Kanapkę! Albo nie! Zupę! Zupę, proszę cię! Zrób mi zupę! Najlepiej zupę! Jaką zupę? Rosół mi zrób! Z czym? Jak z makaronem! Już! Nie ma rogolki, montewki! Nie zdążyłem posolić! Czekaj! Ja nie umiem bandażować! Nigdy nie umiałem! Daj mi zupę! Zupę, najważniejsza jest zupa! Czekaj! Pomieszam! Coś ty przyniósł, co to? Chwilekę! Rogolkę, montewkę, to nieważne! Kociołek! Czekaj! Maciek, co ty nie... Maciek! Przecież ja uwielbiam podwójnym makaronem, Maciek! Jest! Musisz być teraz silny! Jest! Musisz być teraz... Maciek! Duże siły musimy mieć! A jakbyś tam wracał... Nie wracaj, tam jest strasznie, proszę cię! Ale jakbyś tam wracał, to... Maciek! Przynieś mi inną łyżkę, to ja nie znoszę! Maciek! Dobrze, przepraszam! Zaklinam cię, Maciek! Przepraszam! Przynieś radio odbiornik, bo będzie za chwilę nasza audycja! Patryka Okulana! Ja ryzykuję dla ciebie! Ryzykuj, Maciek, ryzykuj! Mam łyżkę, ale radio odbiornika nigdzie nie mogę znaleźć! Widzisz? Matko.
cóż. Doniesiono mi, panie Sasaski, że rozmowa z panem do najłatwiejszych nie należy. I widzę, że tak jest w istocie. Przebywać z panem to tak, jakby praktycznie pana nie było. Cóż, wobec tych i szeregu jeszcze innych elementów w tej jednak dość banalnej układance. O! Zmuszony jestem opowiedzieć panu pewną historię. A będzie to historia tygrysicy Kirsten. Otóż tygrysica Kirsten w końcu zeszła w ciążę. Zaciążyła, jak to się mówi w Tygrysie i Braci. Nie jest to dziwne, zważywszy na jej urodę, gibkość, wzorzyste futro, czy też rzetelnie pachnący oddech, przypominający jeszcze wczorajszą ofiarę niejakiego Richarda Fenka, liska pustyni, Wüstenfuchs, polującego w tym czasie na jaszczurkę o imieniu Kinga. I już wydawać by się mogło, że tygrysica niechcący ratuje jaszczurkę Kinga, ale nie. Richard Fenek pożarł swoją ofiarę. Można powiedzieć, sam żarł, będąc spożywanym. Powiem panu, zwierzęta. Widzę, że robi to na panu wrażenie. Nie dziwię się. Nazajutrz tygrysica Kirsten obudziła się jakby nieswoja. Pustynny wiatr wciskał pod jej powieki kryształy pustynnego piasku. Ojciec dziecka, niejaki Bauer, zauważył nagłą zmianę. Nie był to może najzwinniejszy i najsilniejszy kocur, jak ja to nazywam, po tej stronie rzeki, ale miał w sobie to coś, co nierzadko decydowało o sukcesie jego misji. Strasznie mi tu pan ryczy. Kiedy rodzina Richarda Fenka organizowała na prędce pogrzeb swojego ulubieńca, siostry jaszczurki Kingi praktycznie nie zauważyły jej zniknięcia. Daję panu tę opowieść, panie Sasaski, żebyś się mógł w niej przejrzeć. Którym zwierzątkiem jesteś pan, panie Sasaski, co? Cóż, będę powoli kończył. A ty, oprawco muzyczny, bo tak cię będę nazywał. Tak. Jak siedzisz? Mam wstać? To wstaj. Oczywiście, panie Klatte. Oberleutnant Klatt. Leutnant Klatt. Oberleutnant Klatt. A na koniec odrobinę żartu. Hopsa!
kocham nad życie. A to lampy przynosi, a to inne części. Strasznie mnie to kręci. Najbardziej mnie nęci radio na kryształek, bo jest takie małe. Radio na kryształek, tak jest strasznie małe, że go nie ma wcale. Przy poduszce leży wieczorną godziną gra. Audycje do ucha w ciszy przed rodziną. Gdyby już by zakazała, gdyby mama widziała, już by zakazała. Mama, żongluje słownictwem, nie uważasz? Tak, uważam, że przedstawia całą sobą tę problematykę. Bo widzi pani dyrektor Popławsko. Mnie się to szalenie podobało, co tu pani nawyprawiała. Widzi pani, wszyscy tak mówią, sztywny oberleutnant, a mnie to występowanie to się szalenie spodobało. I pani patrzy, co ja potrafię. Scena, w której żegnam się z moim niewidzialnym przyjacielem. Czardasz, morda! Musisz zostać, ja muszę wyjechać. Z nimi ci będzie naprawdę dobrze. Czardasz, morda.
Czardasz, no, chodzę do pana, chodzę do pana, ty, mordo, powiedz panu, powiedz ile masz w głębie, czardasz, ty, kufa, czardaszku, ty moje. I co? Jak się pani zapatruje? Nie wiedziałam, że tak bardzo kochał pan Czardasza. Ale... Tak. Proszę o stop klatkę. Wspaniała scena, w pełni kultowa. Oberleutnant żegna się z Czardaszem, z małym psem, który symuluje jednocześnie dużego psa. Popławska nie wie, jak do tego się ustosunkować. Ma wielkie nadzieje, aspiracje. Dochodzi do rozdźwięków. Ach, takich scen w filmie Gottfrieda Halderstanda jest całe mnóstwo. Przytoczyliśmy tylko jedno, żeby niejako taki aperitif, w takim, można powiedzieć, pieprzyk na koniec języka położyć, żeby państwo chcieli się rozsmakować w całym obrazie filmowym. Proszę bardzo, można wysprzątać tutaj areał. Natomiast powoli chciałem przejść tutaj do obrazu, do filmu, który będziemy mieli okazję gościć tutaj już niebawem. Parę słów o obrazie Erika Fernie Hall. Natomiast film nie byłby filmem, gdyby nie zamierająca, wymierająca już sztuka dodatku filmowego. A jest to dodatek. Do czego służy dodatek? Wydawałoby się, że służy do dodania. Ale czego dodania? Animuszu, rozpędu, splendoru? Nie. Do dodania pewnego z... I właśnie tylko tyle można powiedzieć. Nie wiadomo do czego, a jednak służy. Proszę państwa, dodatek, który zobaczymy za chwilę, został uhonorowany szeregiem nagród na festiwalu dodatków w Auerstolz. Nieduży festiwal, ale bardzo splendorem owiany. Proszę państwa, ja może przybliżę ten dodatek, żeby niejako zasmakowali państwo właśnie w takiej formie dodawania dodatków do filmu. Dodatek jest przyrodniczy, bardzo buńczuczny. Bawmy się, obserwujmy i wyciągajmy wniosek. Proszę o dodatek. Wjeżdżanie pana oznacza nasz powolny koniec. Zobaczmy, czym nas dzisiaj pan zakończy. Posłuchajmy. Thank you.
Dobranoc. Bardzo. Mm-hmm.